Cześć wszystkim, tutaj Husiek. Witam was w kolejnym odcinku moich przygód w Minecrafcie. I tak jak ostatnio obiecałem, dzisiaj zajmiemy się zbieraniem kotów, a przynajmniej uzbieraniem i oswojeniem jednego kota. No i zobaczymy, czy mi się to uda. Ja już sobie przed odcinkiem jeszcze zrobiłem łóżko dla kota, kuwetę dla kota, przygotowałem mu jedzenie, usmażyłem, upiekłem ryby, aby go złapić, no i mam już ten medalion, także spróbujemy tego kota oswoić. No i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ogólnie najpierw co potrzebuję, to potrzebuję oczywiście kota, którego no nigdzie nie widzę. Już jakiś czas nie widzę żadnego kota. No i dzisiaj będziemy sobie tego kota szukać. Postanowiłem sobie, że kota poszukam razem z wami. Co by wam nic nie uciekło. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej nastawiony właśnie na koty. No i ogólnie mam nadzieję, że jakiegoś kota dostanę. O, mam nasiona. Zobaczmy, czy mi się uda. Jakoś oswaja się te ptaki jeszcze. No chodź, ptaszku, wyląduj. No. Zobaczcie, jakie... Z tego co wiem, to dawało im się te nasiona. One to zjadały. Nie wiem, czy coś jeszcze się im dawało, czy nie. Macie, jedzcie. Już pojadły? Chyba tak. No nie, zobaczymy, jak będą szły za mną, to... To znaczy, że są jakoś oswojone, chociaż nie wiem, szczerze nie idę za mną. Nie pamiętam, jak się oswajało ptaki, ale to akurat ptaki nie są dzisiaj gwiazdą dnia i gwiazdą odcinka. Gwiazdą odcinka oczywiście będzie kot, którego mam nadzieję, że uda mi się znaleźć. Oczywiście nie wymagam dużo kotów, chcę tylko jednego kota. Tylko pytanie, czy mi się uda. Właśnie. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, są to tekstury John Smith. Mojej przeróbki. Jeszcze będę sobie musiał przerobić złoża. Bo troszkę są... Ja wiem. Może nie do końca takie, jakbym chciał. I je chyba troszeczkę przerobię. Albo i nie. No nie wiem, zobaczymy. Pomyśl nad tym. Link do tekstur podam w opisie tego filmu. Jeszcze kolejną rzeczą, jaką zmieniłem, mianowicie instalowałem wszystkie mody od początku. Nie dodałem modu na jedzenie, ponieważ mod Extra Food, no niestety przez tą ilość drzew jabłkowych, które się pojawiały wtedy na mapie, po prostu... Laguje gra, zaczynają spadać drastycznie FPS-y i no niestety z niego zrezygnowałem, także będę szukał sobie jakoś tam w przyszłości modu na jedzenie jeszcze innego. I jeszcze jedną rzeczą, którą dodałem, jest mod Optifine. Wszystko teraz opcje, które widzicie tutaj. Dodatkowe i tak dalej. To jest właśnie mod Optifine zamiast modu, znaczy raczej programu MC Patcher. Wspiera to tekstury, więc nie ma z tym problemu. A gra oczywiście działa o wiele lepiej. Także zamiast MC Patchera polecam wam mod Optifine. No, a my dalej szukamy kota. Ile mi do zachodu słońca zostało? No nie tak wiele. Tak będę chodził bez skutku pewnie. A ostatnio miałem dwa koty pod domem i... No i nie ma.
Czemu kotów nie ma tyle, ile zajęcy? Tych zajęcy naprawdę jest od groma, a nie są mi potrzebne. Ale cóż, poczekam chyba na zachód słońca. I wezmę mojego rumaka może. I wybiorę się z nim na jakieś łowy. Ogólnie tutaj myślę sobie zrobić... tutaj, o, może tu, w tym miejscu. Taką większą zagródkę dla koni, nawet z płotków, żeby one mi się tutaj mogły rozmnażać. I będę chciał sobie skrzyżować jednorożca z Maximusem. Zobaczymy, co powstanie z czarnego konia i jednorożca. Może mi się uda coś uzyskać, jakiegoś fajnego konia. Ale w międzyczasie, o. Coś sobie przegryziemy. Dobra. Nie mam oczywiście płotków. Nie mam, niestety. Więc ja może te płotki sobie zrobię. Ogólnie drewno mi się też kończy. Nie za dobrze. Tu są te. To one się też przydadzą. To by się przydały dwa. Czyli ogólnie nie mam drewna, czy mi się wydaje? Tu są dwa płotki. Tutaj dwa te. No to widzę, że będę musiał sobie pościnać drzew. A właśnie, jak widzicie teraz, złote jabłko. Złote jabłko wypada teraz albo z wilkołaka, albo z ogra. Jest to troszkę poprawione w Mowcreature. Także fajnie, fajnie to zrobili. Okej. Nie wiem, kurczę, czy mi wystarczy tyle tych płotków, ile zrobię. Ale będę chciał, żeby wystarczyło. Zobaczymy. 20. No, szczerze, może być ciężko. Z 20 płotkami. Tylko. Ajaj. Zobaczymy, zobaczymy. Taki. Kurczę, ja chcę kota, no. Ale czekajcie. Haha. Tak. Mój ptak jest jednak oswojony w pewnym stopniu. Zaraz zobaczymy. Czy mnie uratuje? O kurde! Ale fail. Nic nie widzieliście. La 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 la. No przepraszam, ale po prostu... No brakło wysokości. Ups. Sorry, misiu. Tutaj jeszcze jeden misiu. Dobra, mamy przynajmniej rybę. Znowu te pieprzone skorpiony po prostu... Że tak wyłączyłem, żeby nie łaziły. One nadal swoje. Co mnie lekko już drażni. Zakładam, że mi nie wystarczy. No pewnie, że nie wystarczy. Nie ma szans. Ajku. No jeszcze mi się źle kliknęło.
Kurde, no. Chociaż... W sumie konie stąd nie powinny wyjść, także... Zobaczymy, co z tego powstanie. Nie wiem, czy ja... Gdzie wyłazisz? Nie wiem, czy ja dobrze rozmnożę te konie. Ale zobaczymy, no. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Też jak się to robiło, oglądałem tam jakieś tam jeden czy tam dwa poradniki. I na tym to było. Nie wiem, czy się coś jeszcze robiło, nie wiem. Szczerze nie pamiętam, nie wiem, jak sobie po co na razie tam siedzą. Z tego co pamiętam, coś im się chyba dawało. Kurde, ale nie pamiętam co. Dobra, ale wiecie co, nie sobie na razie tam siedzą. Ja sobie w następnym odcinku zobaczę, co im się tam dawało. I dopiero... Dopiero się je rozmnoży. No tak, ja miałem się przespać. No i ruszymy na podbój tego... Au! O, widzicie? Właśnie. Propos skorpionów. No to jest taka właśnie teraz elegancja, że te skorpiony mi się pojawiają. Że tak powiem znikąd. Choć jest jasno w domu, nie ma takiej ciemnicy, a te skorpiony i tak są. I to mnie strasznie denerwuje. Chociaż wiecie co, ja spróbuję... sorry, nie tutaj. Aha, tak, ja sobie nie pomniej zmniejszyłem. Szczerze damy stopień występowania skorpionów do jednego, także myślę, że nie będzie ich dużo. Jako tako spożytku też z nich dużego też nie mam. Poza nicią, którą tam dają, to nic więcej. Także zbytnio nie są potrzebne, bo są oczywiście pająki, więc... Więc wytrzymamy. Dobra, to hops. I ruszamy na podbój tego kota. Wziąłbym agenta marchewkę, żeby... Żeby ze mną porumakował trochę. Ale... Trudno. Może znajdę kota, może nie. No zobaczymy. Tutaj na razie mam wilkołaka. Patyk. Słabo. Skóra. Dobra, teraz ja chcę kota. Nic więcej, tylko chcę kota i już będę zadowolony. Creeper. Lwiątko. Tego creepera chyba też pojedziemy, no nie? Tak dla bezpieczeństwa. Okej. Kostki, strzały oczywiście się przydadzą. Tutaj ostatnio miałem kota i go nie ma. Na swoim tym ogrodzie, gdzie będę trzymał swoje zwierzaki. Tam są te koty, ale akurat nie te, co ja chcę. Jest wreszcie. O, dwa są nawet. Dobra, wiecie co? Ja chcę tego białorudego.
Chodź. No chodź tu, ja pierdzielę, gdzie tam? No. Zjadłeś? Ho, ho. Jak go nazwiemy? Jak byśmy go mogli nazwać? No słuchajcie. Może. Kurczę, no, rudy. Tak, i chyba mamy kota. Tak, mamy kota. No to cóż, z tym kotem teraz pójdziemy do domu. Ja tam dla niego mam kuwetę. Mam dla niego spanko. Mam dla niego jedzenie, także chyba będzie mu dobrze. Nie ma to jak nosić kota. No ale w końcu udało mi się oswoić kota. Zaraz spróbuję jeszcze oswoić tego czarnego, jeżeli tam jeszcze będzie. Tylko sobie zrobię jeszcze jeden medalion. Ucieszony, tak. Dobra, chodź. Ty idziesz? Chodź tu. Apsy. No i patrz, kocie, jak ty masz fajnie. Tu ci zrobię twój kąt. Będziesz miał kuwetę, jedzenie. Dobra. Kuweta. No. Że ten mebelek nie będzie jako tako potrzebny. No. Że tak powiem, w swoim miejscu to mi się. No, powiedzmy. No, lepiej. Dobra, teraz jeszcze jedzenie dla tego kota. Masz. O! Co jesteś zły? Przecież masz jedzenie. No chodź. Wezmę cię do tego twojego żarełka. Fajnie. Hehe, on by chyba chciał iść na pole. No dobra, dla niego zrobimy kiedyś jakiś wybieg, żeby sobie pochodził. Mam nadzieję, że go tylko nie będę musiał zabijać. Chociaż spróbujemy jeszcze, nie wiem, zobaczmy ile ja mam nici. Bo można dla niego zrobić przecież zabawkę. Nie mam tutaj tej książki. Gdzie jest moja książka? Gdzie jest moja książka z recepturami? Bo nie pamiętam, jak się robiło. Jest ślepy. W ogóle ile mam nici. Ewentualnie chyba wełnę mogę przerobić na nici, z tego co wiem. Dziesięć sztuk nici. O! Spokojnie. Dobra, zobaczmy, jak się robiło tą urbawę. A, spok. Cztery tylko. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy kot się będzie chciał bawić. Kocie. No przecież masz jedzenie, już zjadł wszystko. No przecież jest.
Au! No patrzcie, jaki kot. No przecież... Głupku, głupku, masz tu żarcie przecież, o. No, a. Może będziesz jadł teraz, co? A, dało się. Smakuje? No pewnie, patrzcie, jaki zadowolony. Hahaha. Nie wiem, masz tu tą piłeczkę, nie wiem jak się tą piłeczką obsługiwać, nie wiem, masz, niech ci se leży. Wszystko wpieprzył. No to masz, idź sraj. O! Chyba ma zatwardzenie. Masz. Ja to sobie chyba... Jest dobrze, że jest inna skrzynia. To pochodnie stąd zlikwidujemy. Gdzie jest ta pochodnia, którą zebrałem? Nawet więcej pochodniów. Co się znowu dzieje? Siedź domu. I tu będziemy mieć żarełko dla kota. No nie mówcie, że ja to jeszcze muszę wymieniać. No chyba nie, chyba jeszcze, chyba, ups. Chyba jeszcze nie. Tak, pójdziesz na drzewo, ja cię z niego nie ściągnę. Spieprzaj. Nie ma żadnego drzewa. Dobra, ale wiecie co, ja chyba zrezygnuję z drugiego kota. Drugiego kota sobie na razie odpuszczę. I zobaczymy, zobaczymy, co będzie dalej. Póki co, niech sobie siedzi w domu. Ja i tak sobie muszę obczać te różne motywy z kotami jeszcze. A niech siedzi. O, następny kot. Teraz kotów ile chciałem, to tyle mogę mieć. Noż kurde. Skąd te miszki mi się tu biorą? No, tylko dobre zapotrzebowanie na rybę. Nie muszę... No kurde, gdzie mi tam do mojego konia? No wychodź. Dobra. Ty agencie, siedź na miejscu. Co tu mi łazi? Dobra, poza ptakami to widzę, że nic. O, raju. Dobra, myślę, że w miarę czysto. Tylko te konie właśnie. Co ja muszę dać tym koniom? Szczerze, dałbym im tego owsu jeszcze. Czy zboża, czy co to jest. Nigdy nie pamiętam, co to jest. Kot śpi. Kot wstał. No przecież jest jedzenie. On by tylko siedział i żarł. Chyba ma to po mnie. Czyli jednak chyba dobrego kota sobie wybrałem. Kot, który tylko śpi i je. Chociaż nie, żebym ja spał i jadł cały czas, ale... Ale no. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Właśnie, ja bym... Nie. Jezu, no żeby...
Kot mnie w własnym domu terroryzuje. Jeszcze tego nie było. Ale chyba temu kotu... Temu kotu... No, bawcie się. Ale chyba to wszystko, no. Nie wiem. Jak coś robię źle, czy coś jeszcze, dodajcie mi znać, nauczcie. Kot śpi pod drzwiami, to ja sobie wejdę tamtymi, nie będę mu przeszkadzał. Już wstał, wyspał się. Tak, ten kot chce iść po prostu na pole. Ja go w następnym odcinku wypuszczę na to pole. Niech sobie połazi. Bo on już skacze na stojąco. Także mam nadzieję, że problemu żadnego z nim nie będę miał. No, a tymczasem w tym odcinku to wszystko. Odcinek muszę uznać za udany. Kota udało mi się oswoić. Jeszcze pouczę się rozmnożyć te konie. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda tak, jak powinno być. No i cóż, i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek, który niebawem nastąpi. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to dajcie łapkę do góry. Będzie to dla mnie znak, że podobają Wam się koty w Minecrafcie. Na tymczasem trzymajcie się, no i do zobaczenia, cześć.